Odkrycie na lotnisku w Warszawie. Kilogram kokainy w żołądku. Reszta była w plecaku i z takim bagażem przyleciała do Polski 21-letnia Łotyszka. Przyleciała z Paryża i teraz trafiła prosto za kratki. A jak służba celna trafiła na trop narkotykowego bagażu, o tym Dariusz Łapiński. Doświadczenie celników pracujących na warszawskim lotnisku. Bez niego przemyt ponad kilograma kokainy nie zostałby wykryty. Była nerwowa. Jak mają coś za uszami, to się niestety zachowują się dziwnie. Nie mogła sprecyzować dokładnie celu przylotu. Sprawdziliśmy bagaż, no i wiedzieliśmy, dlaczego jest taka nerwowa. W bagażu 21-letniej Łotyszki, która przyleciała do Warszawy z Paryża, znaleziono 200-gramowy pakunek kokainy. Monika K. przyznała, że w samolocie początkowo przewoziła go w swoim ciele. Przemycała go w układzie rozrodczym, bardzo jej to przeszkadzało, uwierało, to postanowiła go wyjąć i włożyła go do plecaka. Okazało się jednak, że ten pakunek to nie wszystko. Celnicy skierowali podróżną na badania do szpitala i oto co znaleziono w jej jelitach. Kolejnych 78 kapsułek z kokainą, prawie kilogram. Ostatnią kapsułkę wydaliła po tygodniu, więc już było bardzo duże ryzyko co do tego, że ta kapsułka zostanie rozpuszczona i niebezpieczny narkotyk przedostanie się do organów. Zawsze istnieje ryzyko wydostania się zawartości z kapsułki, z woreczka i ta duża ilość, olbrzymia ilość, którą mamy, może spowodować bardzo duże ryzyko zawału, udaru mózgu. Wszystko to są stany bezpośredniego zagrożenia życia. Sposób śmiertelnie niebezpieczny dla przemytników. Mimo to są tacy, którzy podejmują się takiej próby. Nie są one często, ale się zdarzają. Ostatnio mieliśmy ujawnienia w 2021 roku. Taki przemyt o wiele trudniej wykryć niż taki ukryty na przykład w specjalnie zrobionych skrytkach w walizkach. Pieski nie są w stanie wyczuć takich substancji, które są połknięte. I się opłaca. Przemyt kokainy jest najbardziej zyskowny ze wszystkich rodzajów narkotyków. Na rynku w Ameryce Łacińskiej, jeżeli mówimy już w ogóle o producentach, to są ceny oscylujące w granicach $1000. A te koszty transporcie do Unii Europejskiej sięgają kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Za kilogram. Za kilka godzin strachu za skuteczny przewóz narkotyków zatrzymana na Okęciu kobieta miała obiecane również spore pieniądze. Miała utrzymać ponad 4,5 tysiąca euro. Dzięki czujności celników tych pieniędzy nie zarobi. Szybko też nie wróci do domu. Teraz jest w areszcie. Sąd może skazać ją nawet na 20 lat więzienia. Dariusz Łapiński, Fakty.